Systemy różnicowania ciśnienia, efekt kominowy i opory przepływu, wpływ na rozkład ciśnienia w pionowych drogach ewakuacyjnych. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzującego się dużą zmiennością warunków atmosferycznych w trakcie roku. W czasie zimy budynki są ogrzewane, a temperatura w nich jest zdecydowanie wyższa niż temperatura powietrza zewnętrznego. W zimie powietrze zewnętrzne przedostające się do wnętrza klatki w wyniku działania siły wyporu unosi się, wpływając na rozwarstwienie ciśnienia w jej przestrzeni. Efekt kominowy wystąpi zawsze, kiedy pojawi się różnica temperatur między klatką schodową a powietrzem zewnętrznym. Z kolei w lecie gorące powietrze z zewnątrz przedostaje się przez szczeliny do klatki schodowej, a następnie ochładza się i opada, wytwarzając w niej odwrotny rozkład ciśnienia niż ma to miejsce w zimie. Jeżeli w budynku założono rozwiązanie klasy A według normy PNEN 12101 część 6, wymagające niewielkiej ilości powietrza, to dostarczając do klatki powietrze o temperaturze równej temperaturze wewnątrz klatki, możliwe jest utrzymanie w jej przestrzeni wymaganego ciśnienia o wartości 50 paskali. Jeżeli jednak dla tego samego systemu do klatki dostarczone zostanie powietrze o temperaturze dużo niższej niż to znajdujące się wewnątrz, wówczas wystąpi rozwarstwienie ciśnienia w wyniku efektu kominowego. Efekt kominowy występuje na skutek ogrzewania się cząsteczek zimnego powietrza od ścian i schodów. Ilość ciepła oddawana przez ściany jest proporcjonalna do różnicy temperatur pomiędzy powietrzem i przegrodami. Na przykład przy różnicy temperatur 20 stopni ściany mogą oddawać do 140 W z każdego metra kwadratowego, w wyniku czego gęstość powietrza maleje i unosi się ono za sprawą siły wyporu. Konsekwencją tego jest wzrost ciśnienia w górnej części klatki schodowej. W wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia w górnej części klatki następuje otwarcie klapy, której zadaniem jest utrzymywanie ciśnienia nie przekraczającego 50 paskali. Klapa utrzymuje ciśnienie tylko lokalnie w górnej części klatki schodowej. W pozostałej przestrzeni nadciśnienie w żaden sposób nie jest kontrolowane i może spaść poniżej wymaganego minimum. Jeżeli w budynku zaplanowano rozwiązanie klasy B według normy PNEN 12101 część 6, wymagające dostarczenia dużej ilości powietrza, to wtłaczając do klatki powietrze o temperaturze równej temperaturze wewnątrz klatki, w początkowej fazie nastąpi gwałtowny skok ciśnienia na całej jej wysokości. W wyniku nadmiernego wzrostu ciśnienia otwiera się klapa upustowa, której zadaniem jest utrzymywanie w górnej części klatki stałej wartości nadciśnienia 50 paskali. Przepływ dużej ilości powietrza przez klatkę powoduje opory przepływu, podobnie jak w zwykłych kanałach wentylacyjnych. W wyniku tych oporów w dolnej części klatki nadciśnienie wzrasta powyżej dopuszczalnej wartości, co może uniemożliwić ewakuację. Jeżeli w tym przypadku do klatki schodowej dostarczone zostanie powietrze o temperaturze niższej niż temperatura wewnątrz klatki, to w jej przestrzeni wystąpi rozwarstwienie ciśnienia w wyniku efektu kominowego. Dostarczenie dużej ilości powietrza spowoduje dynamiczny wzrost ciśnienia, jednak nie będzie to wzrost równomierny na całej wysokości klatki. Jego rozkład będzie zaburzony przez efekt kominowy. Wzrost ciśnienia w górnej części klatki schodowej spowoduje otwarcie klapy upustowej, dzięki której możliwe jest utrzymanie ciśnienia nie przekraczającego 50 paskali. Po otwarciu klapy ciśnienie w całej klatce zmienia się, a jego wartość jest wypadkową oporów przepływu, zależną od wielkości strumienia powietrza i efektu kominowego. Niezależnie od wymaganej klasy systemu, firma SMAI proponuje zastosowanie systemu przepływowego Safety Way. W podstawowej wersji system składa się z dwóch wentylatorów rewersyjnych umieszczonych przy skrajnych kondygnacjach klatki schodowej. Wentylatory działają przeciwbieżnie. Gdy jeden dostarcza powietrze do klatki, zadaniem drugiego jest jego wyciąganie. Wentylatory wyposażone są w przepustnice regulacyjne oraz układ automatyki regulacyjnej. Ideą działania takiego układu jest wytworzenie w przestrzeni klatki schodowej ukierunkowanego przepływu powietrza o kontrolowanej intensywności, w efekcie czego możliwe jest uzyskanie stabilnego rozkładu ciśnienia statycznego w całej klatce schodowej.
Jeżeli nie występuje różnica temperatury pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym, to jeden z wentylatorów dostarcza do klatki niewielką ilość powietrza, potrzebną do wytworzenia wymaganych 5-10 paskali, natomiast drugi zostaje odcięty poprzez zamkniętą przepustnicę regulacyjną. Jeżeli zostaną otwarte drzwi i nastąpi spadek ciśnienia, wówczas wentylator zwiększy strumień powietrza dostarczanego do klatki schodowej. Po zamknięciu drzwi układ wraca do realizacji kryterium ciśnienia i dostarcza ilość powietrza potrzebną do aktualnego zbilansowania efektu kominowego i oporów przepływu. Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od temperatury w klatce, to układ działa w tym samym kierunku co przy braku różnicy temperatur, czyli dolny wentylator dostarcza powietrze, a górny działa w funkcji wyciągowej i uruchamia się po przekroczeniu 50 paskali. Dostarczając do klatki chłodne powietrze z zewnątrz, w jej przestrzeni wystąpi efekt kominowy, powodując w dolnej części chwilowe podciśnienie. W wyniku spadku ciśnienia dolny wentylator dostarcza coraz więcej powietrza, dążąc do utrzymania w dolnej części 50 paskali, podwyższając jednocześnie ciśnienie w całej klatce. Nadmierny wzrost ciśnienia w górnej części klatki jest sygnałem otwierającym przepustnicę przy górnym wentylatorze, przez który usuwany jest nadmiar powietrza. Zadaniem wentylatora jest utrzymywanie 50 paskali w górnej części klatki. Dzięki zastosowaniu systemu Safety Way uzyskujemy stabilny rozkład ciśnienia statycznego w całej klatce schodowej w warunkach występowania zjawiska efektu kominowego poprzez precyzyjną kontrolę strumieni powietrza nawiewanego oraz wywiewanego i towarzyszących temu oporów przepływu powietrza. Jeżeli zostaną otwarte drzwi i nastąpi spadek ciśnienia, wówczas wentylator zwiększy strumień powietrza dostarczanego do klatki schodowej. Po zamknięciu drzwi układ wraca do realizacji kryterium ciśnienia i dostarcza ilość powietrza wynikającą z aktualnego zbilansowania efektu kominowego i oporów przepływu. Dla klatek schodowych budynków o wysokości przekraczającej 35 metrów przyjmuje się dodatkowy punkt do prowadzenia powietrza co każde 10 kondygnacji. Nawiew powietrza do klatki schodowej uruchamiany jest automatycznie w momencie spadku ciśnienia poniżej wartości zadanej, co może być związane z nieszczelnościami klatki schodowej lub otwarciem drzwi ewakuacyjnych. Zalety systemu przepływowego Safety Way. System zapobiega zadymieniu pionowych dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru zarówno w budynkach mieszkalnych, biurowych, jak i przemysłowych, bez względu na ich wysokość, porę roku, różnicę temperatur czy też wpływ wiatru. Rozwiązanie jest dostarczane jako kompletny system zoptymalizowany pod kątem zastosowania w konkretnym budynku. Jest to rozwiązanie aktywne, umożliwiające łatwą zmianę ustawień, monitoring aktualnych parametrów pracy, jak również automatyczne dostosowanie się do dynamicznych zmian parametrów otoczenia, takich jak temperatura powietrza czy wiatr.